Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Przechowywanie i Transport we florystyce. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Każda roślina ozdobna najpiękniej wygląda tam, gdzie rośnie. Jednak kwiaty nie służą tylko do upiększania zewnętrznej części naszego domostwa, ale również do ozdoby wnętrz. Dlatego też istotną rolę odgrywa umiejętność przedłużania trwałości kwiatów i zieleni ciętej. Trwałość kwiatów i zieleni ciętej możemy przedłużyć stosując odpowiednie zabiegi. Kwiaty wyglądają pięknie, gdy są w dobrej kondycji. Musimy więc znać metody zabezpieczania wyrobów florystycznych przed więdnięciem. Do metod przedłużających trwałość wyrobów florystycznych należy stosowanie gąbki florystycznej, odżywek w sprayu. Gąbka do żywych kompozycji jest zielona. Jej wynalezienie zrewolucjonizowało współczesną florystykę. Dzięki temu kompozycję z kwiatów możemy ułożyć praktycznie w każdym naczyniu. A gąbka zapewni im stały dostęp do wody i stabilność. Aby kompozycja w gąbce florystycznej była jak najdłużej trwała, rośliny należy przygotować kilka godzin wcześniej lub poprzedniego dnia, po czym wstawić je głęboko do wody. Będą miały wystarczająco dużo czasu, by się napić, co utrzyma komórki w odpowiednim turgorze. Praca z gąbką florystyczną do kwiatów żywych nie jest techniką trudną do opanowania. Wymaga jednak znajomości dotyczących jej zasad. Namaczania, przycinania, przymocowywania do naczynia, układania w niej kwiatów. Aby w pełni wykorzystać zdolność gąbki florystycznej do magazynowania wody, musimy ją w odpowiedni sposób namoczyć. Przygotowujemy odpowiedniej wielkości naczynie i napełniamy je zimną wodą. Najczęściej gąbki zawierają odżywki, na przykład Crystal Professional 3. Jeśli nie, to dodajemy ją do wody, by rośliny jak najdłużej zachowały świeżość. Gąbkę kładziemy delikatnie na powierzchni wody, napisem do góry. Nie przyciskamy ani nie zanurzamy na siłę. Położona na powierzchni gąbka chłonie wodę i powoli zanurza się. W przypadku gąbki standardowej trwa to około minuty. Warto ją jednak zostawić w wodzie na 5-10 minut, aby mieć pewność, że maksymalnie wchłonęła wodę. Gąbka jest gotowa do użytku, kiedy w całości zatonie. Po odpowiednim namoczeniu gąbki jest ona gotowa do użycia w tworzeniu kompozycji florystycznej. Wyciągamy gąbkę z naczynia, ale jej nie ściskamy. Gdy woda ścieknie, gąbka jest gotowa do dalszego użytku. Przycinamy gąbkę, by rozmiarem pasowała do naszego naczynia. Mocujemy gąbkę do naczynia. Układamy kompozycję. W miarę potrzeby uzupełniamy wodę w gąbce w gotowej kompozycji. Drugą z metod przedłużenia trwałości wyrobów florystycznych jest stosowanie odżywek w sprayu. Spray, np. Chrysal Glory, służy do zraszania gotowych kompozycji w gąbce florystycznej, wyrobów pogrzebowych we floretach, sercach i wieńcach. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.